Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Proszę o wysłuchanie ogłoszeń. Na początku słowo naszego biskupa. Siostry i bracia, w tym roku już po raz ósmy będziemy obchodzić Światowy Dzień Ubogich. Tym razem Ojciec Święty Franciszek zaprasza nas do refleksji nad postawą starotestamentalnego Tobiasza, który nie odwrócił twarzy od biednego. Światowy Dzień Ubogich nie jest po to, abyśmy przez jeden dzień przypomnieli sobie o ubogich i im pomogli, lecz przeciwnie, by uświadomił nam, że ubogich zawsze mamy obok siebie i że są oni niezwykle ważną cząstką Kościoła. Jak pięknie napisał papież Franciszek, ubodzy są ludźmi, mają twarze, historię, serca i duszę, są braćmi i siostrami ze swoimi zaletami i wadami, jak wszyscy inni, i ważne, aby wejść w osobistą relację z każdym z nich. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizacjach świeckich i kościelnych, które działają na terenie archidiecezji katowickiej, które każdego dnia konkretnie pomagają ubogim, wchodząc z nimi w relacje i widząc w nich ludzi. Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w wielu wydarzeniach przygotowanych z tej okazji w różnych miejscach archidiecezji. Z modlitwą i błogosławieństwem, wasz biskup Adrian. I nasze ogłoszenia parafialne. Dzisiaj w całym Kościele Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji po mszach świętych przeprowadzamy zbiórkę na Fundację Papieską Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Od 9 do 13 będzie można oddać krew w ambulansie przy naszym kościele. Dodatkowo każda osoba, która pokaże zdjęcie swego pupila, otrzyma niespodziankę. Do dzisiaj przy Kaplicy Bożego Miłosierdzia będzie wystawiony kosz na artykuły spożywcze z długoterminową ważnością oraz artykuły chemiczne i higieniczne. Z okazji wspomnianego już przed chwilą Światowego Dnia Ubogich, dary te przekażemy osobom potrzebującym. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Kolekta specjalna na cele parafialne, w tym na spłatę zakończonych remontów. We wtorek podczas Eucharystii o godzinie 18 swoje święto patronalne będzie obchodziła służba liturgiczna rodziców, rodzeństwa oraz rodziny ministrantów. Zapraszamy do udziału w Eucharystii, a następnie na wspólne świętowanie w domu parafialnym. W środę po mszy o godzinie 8 śniadanie dla seniorów, o 19 spotkanie rodziców dzieci komunijnych w kościele. W piątek o 8:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Bierzmowańcy mają tego dnia rozpoczynają swój weekendowy wyjazd informacyjny z księdzem Piotrem. W przyszłą niedzielę będziemy gościć rycerzy Kolumba, którzy po każdej mszy świętej opowiedzą nam, czym jest ta największa na świecie organizacja katolicka o charakterze świeckim, skupiająca ponad 2 miliony mężczyzn. Parafialny klub gier planszowych zaprasza wszystkich chętnych na rodzinne planszogranie od 16 w salce parafialnej. Za tydzień o 20 medytacja karmelitańska i okazje do spowiedzi. Zapraszamy do zapoznania się z planem odwiedzin duszpasterskich, tak zwaną kolędą, który jest na razie umieszczony na drzwiach kościoła oraz w internecie. Osobny biuletyn zawierający cały plan kolędy pojawi się za tydzień. Dodam, że w tym roku chcemy odwiedzić całą parafię. Na stoliku z tyłu kościoła są do nabycia kalendarze adwentowe w cenie 15 zł. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na działalność grup parafialnych. Raz jeszcze zapraszam na projekcję filmu Oblicze Jezusa 25 listopada o godzinie 12 w kinie Zacisze. Film pozwoli nam znaleźć odpowiedź na pytanie, czy na chuście z Manopello i Ceunie Turyńskim Zbawiciel pozostawił nam swój wizerunek. Zapisy w kancelarii i zakrystii, cena biletu tylko 8 zł. Dziękujemy wszystkim za sprzątanie naszego kościoła. Dziękujemy wszystkim tym, którzy dbają o piękno, o wystrój naszej świątyni. 26 listopada w niedzielę o godzinie 17 zapraszamy na wieczór muzyczny Śpiewajmy Razem. To kolejna edycja tego wydarzenia. Jak co roku będziemy śpiewać najpiękniejsze pieśni kościelne. Zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewu. Zmarła świętej pamięci Patrycja Widera. Przeżyła 24 lata. Mieszkała przy ulicy Roczkowskiego. Jej pogrzeb
17 listopada w piątek o godzinie 9:15 w Bazylice. Wieczny odpoczynek raczej dać Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.